Witam Was bardzo serdecznie, Anna Zaporska, i witam Was słowami bardzo takimi prostymi, ale też wydaje mi się, że dość głębokimi, że nasze radio jest bardzo solidarne z Ukrainą. Bądźcie silni i bądźcie wytrwali. A kto dzisiaj moim gościem? Chyba mogę powiedzieć, że dobry mój kumpel, o tak, chłopak, który ma niezwykłe serce dla zwierząt. No i tu już przejdę do jego zawodu, stylista, stylista gwiazd, kostiumograf Kamil Moszczyński. Dzień dobry, cześć. Bardzo się cieszę, że się udało nam spotkać, bo normalnie widujemy się przy pracy ze zwierzętami. Ja też się bardzo cieszę, że w końcu mogłem się na spotkaniu z tobą ubrać, a nie jestem w kaloszach. Tak, ja tutaj wam tylko szybciutko opowiem, że razem z Kamilem robimy różne felietony związane ze zwierzętami, promujemy zwierzęta do adopcji, ale przede wszystkim Kamil jest wolontariuszem Fundacji SOS Boxerom. Zgadza się. Pozdrawiamy z tego miejsca. Pozdrawiamy, oczywiście. To się zatrzymajmy w takim razie przy tej miłości do zwierząt. Zawsze ta miłość w twoim sercu była do zwierzaków, czy w jakimś takim momencie pojawiła się? Ja się chyba z tym urodziłem. Moja rodzina, moi najbliżsi zawsze mówili na mnie animals. Aha. Jest wiele anegdot, gdzie jak miałem 3-4 lata, rodzina mnie szukała, bo ja się gdzieś schowałem, a to pobiegłem do jakiejś stajni, się schowałem, a to chodziłem po sąsiadach, którzy mieli zwierzęta. Gdzieś te zwierzęta zawsze były w moim życiu i zawsze moi rodzice pozwalali mi gdzieś je brać pod swoją opiekę. Chyba w domu mieliśmy każde jedno możliwe zwierzę, które jest możliwe do hodowania w Polsce. Że można mieć w domu po prostu. Ja byłam u ciebie w domu. Macie, no ile macie psów? 10? W tym momencie 8. 8 psów. Małych, większych. Jak sobie w ogóle dajecie radę? Pracujesz już przy tej tematyce prozwierzęcej z różnymi fundacjami i wiesz, o tym sama posiadasz psa. Mhm. Że to jest po prostu systematyczność. I jak prowadzę bardzo kolorowe życie, bardzo ekspresyjne, dom jest poukładany jak kafelki, jak któryś kafelek się poruszy, to zawsze coś gdzieś po drodze się wykrzaczy, ale jest to wyzwanie. Zawsze każdemu powtarzam, bo wiele osób mówi, jejku, ja to bym chciał mieć 2 psy, chociaż wy macie tyle. Zawsze powtarzam, jak już ogarniesz się z 2, kolejny już nie robi tobie różnicy. No właśnie to chciałam powiedzieć. Ja pamiętam, jak miałam jednego psa, potem znalazłam drugiego i mówię, kurczę, jak ja sobie poradzę z 2 psami. Okazało się, że w ogóle to kompletnie nie ma znaczenia. Jak już są 2 psy, to może być 3., 4., 5. Nie ma najmniejszego. Pojawia się problem przy takiej ilości, kiedy już chcemy pójść na spacer do lasu, musimy je poselekcjonować, wychodzimy z 4 na raz, bardziej się z większą ilością się nie da, ale to jest ta 4, która jest już na stałe z nami. Reszta to są podopieczni fundacji, które wzięliśmy pod swoje skrzydła, żeby nie były po prostu w siedzibie fundacji, żeby miały chociaż na miastkę tego domu, zanim pójdą do adopcji. Poza zwierzakami, poza psami, poza twoją miłością, to miłością też jest moda? Moda, sztuka, to się przeplata. Dla mnie moda nie jest tylko ubraniem. Moda jest wyrażeniem siebie, jest ekspresją, którą pokazuje człowiek to, co chce po prostu wyrazić. I tego nie da się gdzieś schować w taką ramkę. Moda, fashion i koniec. To jest pewien styl życia. Dobra, to w takim razie ja muszę na chwilę trochę wstać. Ja jestem, słuchajcie, dzisiaj w takiej sukience, oto. Powiedz mi, tak szczerze, czy ona jeszcze jest, no mówiąc najprościej, modna, czy już te bufki, te takie tutaj różne koronki, już to wszystko przeszło. Ja się nie obrażę. Chyba nie zwróciłaś uwagi, jak zmierzyłem cię wzrokiem, jak tylko przyszedłem. Bo zwróciłam! Bardzo spodobała mi się twoja sukienka. Wpisuje się jak najbardziej w trendy. Poszerzone ramiona, lata 70. Powrót do lat 90. Te disco cały czas to króluje i zalewa nas. Trwają teraz tygodnie mody. Obecnie kończy chyba w Paryżu, albo już skończył. Nie chcę kłamać. Królowały koronki, powiększone ramiona. Marka Chanel wróciła tak bardzo do korzeni. Korzeń Chanel, taki hołd oddany Coco, właśnie te tweedy, to wszystko, więc jak najbardziej wpisujesz się w trendy, aczkolwiek te trendy tak bardzo się teraz przeplatają, mieszają ze sobą, że każdy w nich znajdzie jakiś ułamek po prostu dla siebie, który dopasuje do swojego ja przede wszystkim. A powiedz mi, bo na początku powiedziałeś, że nie ma też co tak gonić za tymi trendami, tak? Czyli najważniejsze jest to, żebyśmy trochę odnaleźli w modzie siebie?
Strój wyraża naszą osobowość. Moda to jest dziedzina. To jest dziedzina jak każda inna, którą się zajmujesz, którą wykonujesz. I dużym błędem ludzi jest ślepo podążaniem za trendami. To kreują wizjonerzy, to kreują projektanci, styliści, kreatorzy. To jest coś, co ma zaszokować, ma zwrócić twoją uwagę. Ma się sprzedać ładnie w magazynie, w czasopiśmie. I kiedy widać nieraz na ulicy, spotykam osobę, która gdzieś śledzi te trendy, ale nie potrafi ich ze sobą totalnie połączyć. Warto zwrócić uwagę podczas dobierania jakiegoś konkretnego stylu do siebie, wybrać jeden wiodący trend i się jego trzymać, dobierać sobie po prostu ten akcent, a wtedy na pewno będzie to strzał w dziesiątkę, bo można nieraz po prostu przesadzić, a jak się... Nie ma osobowości do tej przesady, nie, po prostu tego nie udźwigniesz, jesteś najzwyczajniej w świecie przebrany, jesteś w kostiumie, a nie jesteś ubrany i to przynajmniej ja, nie wiem jak moi koledzy, ja to widzę po osobie, która nosi na siłę trendy i ich nie czuje, że to nie jest kompletnie ona. Czyli w zasadzie czasami warto jest postawić tak na taką klasykę, czyli nie wiem, na t-shirt biały, dżinsy, luźną marynarkę i żeby w tym przyzwoicie wyglądać i żeby nie przesadzić. Jasne, że tak. Wybrać sobie ten trend wiodący. Akurat oversize'owa marynarka do jeansów to jest taki must have w ogóle teraz sezonu, który nadchodzi. Najlepiej pani niech ukradną marynarkę z szafy swojego faceta. Bo to będzie wyglądało dużo lepiej niż nawet marynarka proponowana przez sieć jako oversize. Więc to jest trend wiodący. I gdzieś do tej klasyki wybierać poszczególne smaczki i przełamywać tą klasykę i wtedy na pewno bardziej zwróci na siebie uwagę dana osoba, niż jak ślepo zakłada na siebie te trendy prosto z wybiegu. W moim programie mówi się prawdę, gadamy sobie zawsze szczerze, dlatego proszę o szczerą odpowiedź. Jak jest z Polkami? Z Polkami? Z ubieraniem się Polek. Czy już jest... Bo kiedyś to tak trochę funkcjonowało, że my się jednak nie za dobrze ubieramy, boimy się kolorów. Czy to się na przełomie ostatnich lat trochę zmieniło albo zmienia? Zauważasz to, żeby to się zmieniało, szło w trochę jakąś taką lepszą stronę? Jestem z tych osób, co zawsze widzą pozytywy, nawet kiedy są same negatywy. Polki bardzo, bardzo, bardzo zmieniły się pod tym kątem, jeżeli chodzi o podążenie za trendami, wyłapywanie tych trendów dla siebie. I każdy, jak już chodzę po ulicach, ja bacznie obserwuję. Niestety nadal króluje u nas na ulicach chęć bycia drogim, tanim sumptem. I ja widzę po prostu wszędzie takie mega tanie podróby bardzo drogich marek i to takich sztampowych po prostu wzorów. Takiego basicu danej marki, z której ona słynie. Wielka klamra, wielkie logo przeinaczone, wyłożone z cyrkonii. Tak. I to się nie zmieni w naszym narodzie. Ale wiesz co, właśnie tak chciałam z tobą trochę tak tutaj sobie bardziej może psychologicznie pogadać. Z czego to wynika? My mamy jakąś taką potrzebę, że musimy mieć w cudzysłowie mówiąc markową rzecz, że to jest taki przymus, że my się, nie wiem, lepiej czujemy, bogatsi jesteśmy wtedy. Wiesz co, chyba to jest jakiś taki nasz kompleks narodowy, który ciągnie się za nami od bardzo dawna. Zawsze gdzieś Polska była biedniejsza, była gorsza, była wytykana, komuna, Pewex i tak dalej. To wszystko i to w nas niestety zostało. I ta chęć, myślę, że w tych ludziach po prostu, że jak ma coś drugiego, czuje się po prostu lepiej. Nie mając nawet świadomości, że dana osoba, którą po prostu stać na tą drogą rzecz, widzi, że to jest tania podróba i wygląda jeszcze bardziej tanio, niż jakby po prostu wzięła zwykły no-name'owy t-shirt, sweter na siebie założyła. Wcale nie jest tędy droga. Albo już na bogato, albo wcale. No właśnie, bo też tak sobie myślę, że przecież można się doskonale ubrać niedrogo, a wręcz w popularnych teraz ciuchlandach. Strzał w dziesiątkę, moja marynarka kosztowała 3 złote. Serio? Tak, kupiona 2 tygodnie temu w Chotomowskim Lumpeksie, bo zobaczyłem, idąc na bazar po warzywa, zobaczyłem, że w Lumpeksie jest wyprzedaż za 3 złote. Wszedłem i kupiłem 6 marynarek. Proszę, można? Bardzo proszę. No,
No właśnie, chyba o to chodzi, bo oczywiście, wiesz, ja też zdaję sobie sprawę z tego, że ty masz rękę do ubrań, masz też artystyczną duszę, czujesz to wszystko, ale wydaje mi się, że nawet osoba, która no, nie ma aż takiej smykałki, prawda, do stylu, to jeśli troszkę sobie poogląda na przykład jakiś czasopism albo w internecie, prawda, teraz dużo widzimy mody, to można się ubrać, pójść właśnie do lumpeksu, pójść do niedrogiego sklepu i coś wybrać dla siebie. Oczywiście, że tak. Takim najlepszym przykładem jest moja mama. Jest mistrzynią lumpeksów i wyprzedaży w lumpeksie. I ona nie wzoruje się może nawet siecią przeglądaniem Instagramu, bo trochę nie rozumie jego sensu, ale ona wzoruje się na prezenterkach telewizyjnych, telewizji śniadaniowej. I to, co miała prezenterka, to według niej jest modne. Więc to trochę też tak działa psychologicznie. Jak jest w telewizorze, znaczy, że muszę to mieć. I moja mama jest mistrzynią, bo ona jak znajdzie sobie właśnie ten trend, który jej się bardzo spodoba, ona tak długo będzie go szukać w tym second handzie, że ona go znajdzie. Przerobi jeszcze po swojemu, coś tam doda, coś odejmie, zwęży, odda do krawcowej i wszystkie koleżanki w pracy zawsze ją pytają, gdzie ona to kupiła. Ona nigdy się nie przyznaje, chyba ją właśnie teraz sprzedałem, że to są rzeczy z second handu. Serdecznie pozdrawiamy mamę, mam nadzieję, że będzie nas oglądać. Jak prześlę jej, to oczywiście z przyjemnością zobaczy. Kamil, ty pracowałeś również z wieloma gwiazdami, między innymi, no muszę zapytać, wiesz, no uwielbiam jak śpiewa, z Edytą Górniak. Z Edytą nie pracowałem personalnie jako stylista, kostiumograf, tylko ja od roku tworzę swoją własną autorską markę. I tak traf chciał, tak mi się poszczęściło. Też bardzo lubię Edytę, bo jestem niespełnionym muzykiem. Nie chciałam jeszcze tego zdradzać, ale dobrze, za chwilę do tego dojdziemy. I od zawsze Edyta Górniak była dla mnie ikoną. Ikoną, i to były moje marzenia, skryte marzenia, kiedy już wszedłem do zawodu, jakim jest kostiumograf, stylista, pracować z Edytą, ubrać ją. Nie pracuję personalnie z Edytą, wszystko przed nami, pani Edyto, zapraszam bardzo serdecznie. A ja serdecznie zapraszam do naszego programu. Ale tak mi los sprzyjał, że kilka kreacji mojego autorstwa Edyta założyła na bardzo duże koncerty telewizyjne, gdzie obiło się to też bardzo szerokim echem i rzeczywiście to był taki motor napędowy, który dał mi mega, mega siły i tego, że to, co robię, czyli swoją markę, do takiego kopniaka wielkiego, po prostu przysłowiowo w ten tyłek dostałem, że idę jak burza. Jaka w takim razie stylistyka, jeśli chodzi o twoją markę? Co to są za ubrania? Czego oczywiście wpisując pewnie twoje imię i nazwisko w internet, można zobaczyć twoje rzeczy. Jasne, że tak. Ale teraz jakbyś trochę tak na gorąco mógł opisać, jakie to są ubrania? Jest to przede wszystkim marka streetwearowa, do noszenia na co dzień. Są to bardzo obszerne formy, oversize'owe. Bardzo na bogato, bo ja, tak jak już powiedziałem, albo na bogato, albo wcale. I takim najbardziej charakterystycznym, poza tym oversize'em, elementem są frędzle. U mnie niemal wszystko ma frędzle. I staram się wybierać gdzieś jakieś takie elementy artystyczne zawsze, tworząc nowe sety dla ludzi, bo to są bardzo krótkie serie, bardzo jest tego mało. To nie jest masowe, bo ja każdą sztukę też szyję sam. Ja nie mam krawcowych. To jest niesamowite. Ty jesteś takim artystą naprawdę z krwi i kości, ponieważ ty właśnie wykonujesz wszystko od początku do końca. Od początku do końca. No właśnie, czyli co, projekt? No projekt mam, mam w głowie. Ja jestem noga, jeżeli chodzi o rysowanie. Mimo tego, że uczęszczałem do szkoły artystycznej, jestem noga, jeżeli chodzi o rysunek żurnalowy, w ogóle o rysunek. I pomysł rodzi mi się w głowie. Ja później gdzieś upinam te tkaniny na manekina, biorę tę konstrukcję, robię to, tworzę, czasami naklnę się jak szewc, bo ja nie cierpię szyć. Naprawdę. Jest to absurdalne, ale sama czynność szycia. Inaczej. Lubię szyć nowe rzeczy, nowe prototypy, którymi będę się chwalił, będę się szczycił, będę patrzył, kurde, fajne to, ale nie lubię odtwarzać seryjnie. Bardzo mnie to męczy, ale oczywiście to robię, bo taki jest zamysł marki, że ma być 100% handmade. Tworzę ten prototyp, konstrukcję,
No i tak później metodą prób i błędów powstają rzeczy. Ale wiesz, tak z takim ogromnym zdziwieniem na ciebie patrzę, ponieważ zawsze mnie się właśnie wydawało, że osoba, która projektuje, musi umieć rysować. Że ten projekt rodzi się w głowie, ale potem trzeba to wszystko narysować i dopiero wtedy mamy już manekina. A dajże spokój. Tak samo powinniśmy powiedzieć, że każdy projektant powinien umieć szyć, a większość z nich nie potrafi nawet igły i nitki. Wiesz, to wiele projektantów po prostu potrafi tylko narysować, dać krawcowe i reszta się robi, i reszta tak naprawdę sztuki dzieje się na zapleczu, a na pokazie tylko osoba się kłania. PR. Tak zwany. Ale czy fajnie się właśnie z tym, bo ja pewnie, tak myślę sobie, że jakbym była na twoim miejscu, to ja bym była dumna z tego, że potrafisz. Jestem bardzo dumny, dlatego słabo sprzedaję się w sieci. Mega, bo szewc bez butów chodzi. Ja robię tyle rzeczy wokół i PR-owych i prowadzę, pomagam w prowadzeniu kontentu na social media. I na mnie osobiście brakuje mi już po prostu czasu, a nawet jak mam ten czas, to chęci, bo wolę spędzić z moim stadem psów, wiesz, pójść na spacer, ugotować coś dobrego, spędzić sobie czas tak, jak lubię. Dlatego ja lubię jeździć na targi, spotykać się z ludźmi bezpośrednio z klientem. I jak każdy jeszcze słyszy, że ja to uszyłem sam, a ja zawsze podkreślam to bardzo dumnie, ja jestem pyszny, jestem bardzo pysznym człowiekiem, jeżeli chodzi o swoją twórczość i się tego nie wstydzę, bo jeżeli robisz coś dobrze, musisz być pewny tego, co robisz. To lubię. Lubię te komplementy, lubię ten podziw ludzi, jak mówią, wow, serio, ty to uszyłeś? I nieraz zaglądają rzeczywiście, pytając mnie, a to jak jest uszyte, a to jak? A ja tak wyskakuję z rękawa, a tak jest to uszyte i tak jest uszyte, bo naprawdę nieraz mi nie wierzą, bo to jest mega dobrze uszyte. A jak jeszcze spotykam się z koleżankami, projektantkami, kolegami i oni wiedzą, że ja to szyję. Tak widzę. No, Muszczyński, dobra robota. I to mi dodaje takich skrzydeł, że ludzie, którzy są 30-50 lat w branży, mówią, to jest dobra robota. Dobrze jest to skrojone, dobrze jest to uszyte. Tak, to jest bardzo przyjemne. Też sama wiem po sobie, ponieważ jak dziennikarka mówi, słuchaj, fajnie to robisz, fajnie poprowadziłaś, to wtedy coś takiego się dzieje, prawda, w człowieku, że o Jezus, możesz po prostu nieba dotknąć. No wiesz, to jest chyba wpisane w taki artystyczny charakter i zawód. Po to robimy, dla oklasków, dlatego, żeby ktoś nam właśnie powiedział, super, nas docenił, bo ktoś, kto nie ma takiej siły przebicia, jest bardzo wstydliwy w tym wszystkim i tak tłumi tą skromność, tak epatuje tą skromnością, a ten artyzm w sobie dusi, to jest nieszczęśliwy. A jest zawiść między wami, pomiędzy na przykład dziennikarzami, a głównie dziennikarkami, a i owszem. Jest okropna zawiść. Ja nie cierpię branży. Jak i ona mnie, pozdrawiam. Kocham cię, wiesz o tym. Wiem. Oni mnie nienawidzą. Jest okropna zawiść. Powiem tobie szczerze, prawie 10 lat pracuję w showbiznesie. Wiele widziałem. I mogę śmiało to powiedzieć, nie boję się dzisiaj powiedzieć tego. Nie ma tam przyjaźni. Nie ma. Ta przyjaźń jest tylko do momentu, kiedy ktoś ma z ciebie profity. Ktoś czegoś od ciebie chce. Nie masz prawa się potknąć. Nie masz prawa popełnić błędu. Nie możesz nikogo zawieść, bo nie dostajesz drugiej szansy. Jesteś oceniany przez to, co zrobiłeś. I to nie wraca. Nie wracają dobre relacje. A kiedy jeszcze robisz coś dobrze i odnosisz sukces, jesteś chwalony i masz ogrom roboty, to już w ogóle ciebie nienawidzą. Jesteś największą konkurencją i łajdakiem, jakim tylko możesz być i wymyślanie po prostu na twój temat nowych to ploteczek. Tak trochę z zadumą tego słuchałam, bo muszę przyznać rację. Też trochę sama takie rzeczy przeżyłam, o których właśnie przed chwilą opowiadałeś. Ale zostawmy to. Ja teraz chcę zapytać, ponieważ leżałam sobie kiedyś w łóżku, odpaliłam sobie Instagram, patrzę, Kamilek śpiewa. No, nie wiedziałam do końca, o co chodzi, bo była to smutny utwór, smutna piosenka. Nie wchodziłam już głęboko, nie zastanawiałam się nad tym, dlaczego zaśpiewałeś akurat taki utwór, ale w ogóle skoncentrowałam się na tym, że po prostu śpiewasz. Chciałeś śpiewać? Taki był pierwszy pomysł na życie? To było moje największe marzenie.
Naprawdę od przedszkola, to ja musiałem w przedszkolu grać pierwsze skrzypce w każdym przedstawieniu. Zawsze. Muszczyńskiego wszędzie było pełno. Ja nie chodziłem na lekcje, chodziłem na zajęcia pozalekcyjne. Ja byłem strasznym leserem, jeżeli chodzi o naukę. Ale akurat trafiałem na bardzo fajnych nauczycieli, którzy to rozumieli i pokazywali mi tą drogę. Zresztą, to jest przezabawna historia, bo osoba, która zaraziła mnie muzyką, która nauczyła mnie muzyki, pokazała mi muzykę, uczyła w szkole podstawowej. Dzisiaj jest moją przyjaciółką. Spotykamy się. Aha. Mimo tego, że dzieli nas pewna różnica wieku. Mhm. Jakby się postarała, mogłaby być... Mamą. Mogłaby być sobie moją mamą. Ja też pewnie mogłabym być twoją mamą. Albo może chociaż nie mogłaby być. Nie mogłaby być. A ile ma lat? No jest po 40. No to ja też. No nie mogłaby jednak być moją mamą. Przepraszam cię, Sylwia. Na pewno to obejrzysz i mnie ochrzanisz. Ja mam 40, no to... Ale a jest ty moją, masz ile? Niecałe 30. A nie, no to nie. To nie możemy być twoją mamą. No właśnie nie. Chyba się zagalopowałem. Przepraszam, Sylwia. Ale jest to fantastyczne, bo uczyła mnie muzyki w szkole podstawowej. Dzisiaj wróciłem po ogromnej, długiej przerwie od muzyki ponad 10 lat. Mm-hmm. Wróciłem od roku, chodzę na zajęcia wokalne do Sylwii. Jest to rodzaj dla mnie medytacji. Mm-hmm. Zawsze imponowali mi ludzie, którzy medytowali. I gdzieś próbowałem tego, te mantry, to wszystko takie było dla mnie egzotyczne. Ja lubię takie, lubię dziwactwa. Zresztą to by mi widać. I byłem na takim fajnym festiwalu muzycznym ze swoją marką, Fest Festival. Aha. I na feście mi ktoś powiedział: a co ty lubisz robić? Na co nie masz czasu, co ty lubisz robić? Śpiewać. Robisz coś w tym? No mówię, chodzę na zajęcia wokalne. Staram się poświęcać raz w tygodniu czas na to, żeby spotkać się z moją coach wokalną, sobie po prostu pomuzykować dla siebie. To ty medytujesz. Aha. Bo co ty wtedy czujesz? A ja mówię, radość. I nie istnieje dla mnie świat dookoła. Wszystko zostaje poza drzwiami studia. Ja wchodzę do tego studia, wyłączam się. Nie istnieje dla mnie kompletnie nic. No właśnie, to medytujesz. I to jest rodzaj mojej medytacji. Ja się oddaję muzyce i nie istnieje dla mnie wtedy calutki świat. A marzysz tak sobie, tak po cichu, że może się uda wydać jakąś płytę? Wiesz co, nie marzę już o tym. Nie marzę o tym, że mogę wydać płytę, ale marzę jeszcze o tym, żeby móc sobie muzykować i robić to publicznie, nie tylko w zaciszu studia. Śmiałem się, że debiuty w Opolu to by było to. No, wszystko słuchaj naprawdę przed nie, tobą. Nie, to jest oczywiście dowcip z mojej strony. Żadne debiuty, ale gdzieś jakieś śpiewanie do kotleta czasami, wiesz, w fajnej knajpce z dobrym zespołem. Przy dobrym winie. To mogłoby być nawet całkiem satysfakcjonujące dla mnie. To ja życzę ci tak. Po pierwsze, żeby wszystkie zwierzęta pod twoją opieką znalazły dom. Nie wiem, czy to jest możliwe. Nie będzie to możliwe. Obydwoje wiemy, że to nie jest możliwe, ale życzę ci z całego serca, żeby było jak najmniej bezdomnych zwierząt na świecie. Też tego ci z całego serca życzę. Życzę ci ogromnych sukcesów w twoim życiu zawodowym i ja ci życzę, żebyś wydał swoją płytę. A dziękuję bardzo. Bardzo ci, Kamil, dziękuję za to spotkanie. To była bardzo fajna rozmowa. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Dziękuję wam bardzo. My się oczywiście słyszymy i widzimy za tydzień. Dzięki. Cześć. Polski FM, Chicago.